Dzień dobry, dobry wieczór. Good morning. Hej. Hej, hej! Siema. Powiem wam, że rozśmiesza mnie słowo hej, bo jedna osoba tak mówi. Jeśli jesteście bystrzy albo bystre, wiecie kto, whatever, ale no mnie to rozśmiesza. Ale nie, że hejt, nie, że hejt. Ale naprawdę to jest takie funny, ale whatever. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj film, w którym pokażę wam pięć takich luków całych stylizacji razem z makijażem, ubraniem, oczywiście fryzurą, bo to jest bardziej o fryzurach tutaj mówię, ale o też, będzie makijaż, będzie ubranie, będzie włos, wszystko będzie. Tylko to nie jest tutorial, tylko bardziej taka inspiracja, przedstawienie moich umiejętności, moich propozycji fryzur na jakieś bale, imprezy, urodziny, praca, sesja, zdjęcia, znudy, karnawał, whatever. Możecie sobie wybrać, bo te fryzury będą naprawdę bardzo różne, ale takie raczej widoczne. Nie dla szarej myszki. Oczywiście szara myszka to nic złego, ale dzisiaj pokażę wam takie petardy, bo i makijaż, i ten strój to będą takie. Ale będzie też coś bardzo minimalistycznego, ale w tym minimalizmie będzie taki power. Power! Dobra. Każdą z fryzur, którą tu zobaczycie, wykonałem ja sam własnoręcznie. Makijaż wykonała Beata Niklas, którą możecie obserwować na tutaj Instagramie i na Facebooku. I jeśli chodzi o modelkę, to moja kuzynka kochana, którą już znacie z moich poprzednich filmów. I ubrania, powiem wam szczerze, że trochę te ubrania były randomowe, przyznam się szczerze, ale właśnie to było wyzwanie, bo właśnie takie zwykłe ubrania też stanowiły jakby inspirację do tego, co stworzymy. I chciałem wam pokazać razem z Beatą i z Magdą, że nawet do zwykłych takich, powiedzmy, zwykłych ubrań możecie tu wyglądać na twarzy i na głowie bogato, że jakieś upięcia duże nie tylko pasują do wielkich sukni. Inspiracją do pierwszego looku był kobalt i taka pewna siebie kobieta z lat 80., 90. w połączeniu z taką nowoczesnością, współczesnością. Więc przedstawiam wam Magdę w wersji Kobalt Diva. Kto powiedział, że bardzo widoczne i duże upięcie musi być do jakiejś wielkiej sukni? Znaczy, są takie osoby, które tak powiedziały, ale ja się nie zgadzam. Jeśli wszystko odpowiednio dopasujemy, to często te różne rzeczy do siebie pasują, mimo że myślało się, że nie pasują. To wszystko zależy też od ciebie, jak ty się czujesz i jaką masz kreatywność. Także biznes diva przed wami. Ktoś zaprosił cię na tematyczną imprezę w stylu na przykład baby doll, lalki albo po prostu jakiś przebieraniec, ale chcesz wyglądać niby na przebraną, ale z drugiej strony zachować siebie, nie chcesz być tak za bardzo przebrana, to idealnym wyjściem dla ciebie będzie look Candy Diva. Ja kocham syreny. Od dziecka nie wiem, co ze mną się dzieje, ale kocham syreny. Jak mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie. I że kupię sobie taki prawdziwy z Hollywood, silikonowy, czy tam jakiś ogon taki wielki, będę pływać. Już jeden ogon mam, to jest ogon z koca. Koc, ogon, koc, ogonokoc. Tak, kocham te syreny, więc jeśli chcecie taki smaczek syreni w tym looku mieć, to Siren Diva jest dla ciebie.
jesteś osobą, która kocha minimalizm, ale jednocześnie coś tam w tobie drzemie takiego silnego, taka pewna siebie kobieta, którą chcesz uwolnić, to Vogue Hollywood Diva Look jest dla ciebie. Jak widzicie po tym ostatnim looku, minimalizm z takim walnięciem jest możliwy. Wystarczy użyć naprawdę kreatywności wyobraźni. Wystarczy, że nam się chce. Także dajcie znać, który look się najbardziej Wam podobał, albo która fryzura z osobna się bardziej Wam podobała, który makijaż i w ogóle. I czy w ogóle. I czy w ogóle Wam się to podobało, ten filmik? I czy chcielibyście takich filmików w przyszłości więcej, a nie tylko takie tutoriale? Dajcie znać, czy taki pokaz Wam się podobał. I zapraszam na moje Instagramy, na Beaty Instagramy, na Magdy Instagramy. Jeśli chcesz być na bieżąco, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, a przy subskrypcji dzwonka. I potem jak klikniesz dzwonek, to kliknij dzwonek, przy którym jest napisane wszystko, bo wtedy będziesz miał albo miała powiadomienia o moich nowościach na YouTubie. A, i jeśli film Wam się podobał, to kciuki w górę. Cześć!